Witajcie w kolejnym filmiku. Nie ukrywam, że musiałam sobie parę dni zrobić przerwę do nagrywania, ale też nie ukrywam, że kurde, no nie, naprawdę nic się przez ten czas nie działo. Więc z powrotem wracam do Was. W dniu dzisiejszym otworzymy sobie sporo paczek kupiony przez internet. Większość paczek jest to z shop. Shop to jest coś w stylu jak AliExpress, tylko tutaj nie będę działające na terenie Polski. Nie wiem w sumie, czy to tak samo działa jak AliExpress, ale wydaje mi się, że dosyć podobnie. Tych paczek trochę będzie. Czy są to jakieś z czymś bardziej ukierunkowane te paczki? Szczerze powiem Wam tak, bardziej tu są nastawione do samochodu rzeczy, ale nie tylko. Nie tylko, więc zabieramy się za otwieranie i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Pod filmikiem postaram Wam się dać linki do tych przedmiotów. Mam nadzieję, że uda mi się bez problemu te linki znaleźć. Tu mam dwa takie stojaczki, takie same. Otworzę jeden. Są to stojaki do aparatu, z których najczęściej w sumie korzystam, bo i nie dość, że są małe, to możecie postawić sobie. Tu oczywiście aparat wkręcacie, zwykły, sportowy. Myślę, że większość raczej powinna pasować aparatów. Taka nóżka. A jak chcecie sobie nagrywać filmiki, no to łapiecie, według mnie, nie dość, że to jest fajne, małe, poręczne, wszędzie się zmieści, do każdego plecaka, to jeszcze fajnie się po prostu na tym, jak idzie się z kamerą, aparatem czy telefonem, fajnie się na tym, według mnie, nagrywa. Wziąłam sobie takie dwa statywy, bo nie ukrywam, że ten statyw, co akurat stoi na tym aparat, jest już pomału na wykończeniu. No ten statyw już gdzieś mam z 3 lata, coś koło 3 lat, tak mi się wydaje, ale naprawdę dobrze hula. Wystarczy, że ostatnio już połamałam jeden statyw. Jest o tym oczywiście filmik, ale takie dwa statywy, myślę, że fajna sprawa, przynajmniej w moim przypadku. Pierwszą lepszą otwieramy paczkę. Tu kurierska paczka, otwieramy. Szczerze mówiąc, nic mi nie mówi, co to jest. Nie mam żadnego pojęcia, co to może być. Ze względu na to, że nie wiem, naprawdę nie wiem, co to może być. Otwieramy. Niby nóż taki ostry, ale coś nie do końca ostry. Dobra, udało nam się otworzyć trochę. Co to jest? A, to jest taki adapter. Adapter do... już Wam powiem taką. Właśnie mega fajny, bo tu jest... Nie tak jak jechałam do Stanów, musiałam kupować ostatni osobny adapter. Za niego dałam około 13 zł. Jest w takim woreczku. Oprócz tego macie tutaj instrukcję obsługi. I mega fajne jest to, że pasuje w Europie, w Stanach, Australia, Anglia. Czyli i chyba jeszcze Chiny. Tu na przykład już nie mam akurat wtyczki, ale podejrzewam, bo coś podobnego... A tu wyczesuję jakąś wtyczkę. Coś podobnego, to jest, nie wiem, czy to się tak zaczepiało, czy tak. Tak, tak się zaczepia tą wtyczkę. I tutaj macie guzik. Jesteście w Stanach, to macie... Dobrze? Tak, to jest w Stanach. Japonia, to jest taka, tu jest napisane. USA, Japonia, Australia, Tajlandia. Czyli tutaj przyłączacie na to. Jak chcecie to schować, no to wciskacie te dwa T. Dynksy i schowane. Europa, no to jasna sprawa. To tu wyciągacie. Jak chcecie, wy tutaj macie Anglię, to tu od spodu też wysuwacie i wyskakują Wam już trzy ząbki. Powiem Wam, no mega spoko, według mnie. Raz schowamy sobie. Tylko wiecie, czego mi tu brakuje? Brakuje mi możliwości podłączenia USB. Bo raczej teraz coraz więcej tak widzę różnych kontaktów, robię przedłużacze z wejściem na USB. Tego mi trochę tu brakuje. Ale wydaje mi się, myślę, że to jest kwestia czasu po prostu, jak na USB będziemy wszystko ładować, że nie będzie takich wtyczek, tylko wszędzie, gdzie pojedziecie do hotelu czy gdzieś, to po prostu będzie wejście USB. Chociaż już teraz można takie coś gdzieś tam zauważyć. Chociaż w Stanach tego dosyć też sporo było właśnie na USB. I po prostu wziąłam tego typu rzecz. Nigdy nie wiadomo, kiedy mi się to przyda, a myślę, że mi się przyda na pewno.
prędzej czy później na 100% się przyda. Mam jeden cel, który muszę zrealizować w maju, zobaczymy, czy się uda. Ja mam nadzieję, że się uda, nic o tym na razie nie mówię, ale jak się uda, to Was poinformuję. Dobra, więc tego typu rzecz, no w przypadku podróżach mega się przyda. Oczywiście link zostawiam pod tym filmikiem dla osób zainteresowanych, które chciałyby też coś tego typu kupić. Kolejną rzecz, mamy taką paczuszkę, podejrzewam, co to może być. O! To mega fajna, szybko poszło, bo to jest taka delikatna folia. To są takie, widzicie sami, kręciki. One są takie, nie, to rodzaj gumek. Coś w tym stylu. W kolorze czerwonym są to ozdobniki. Jak macie nawiewy z klimatyzacji czy nawiewów w samochodzie, no to właśnie to się tak ozdabia za długie. To właśnie to chodzi, że mierzycie sobie, przycinacie, mierzycie, przycinacie. Po prostu musicie to dopasować i to się po prostu tak jakby wkłada na te kratki. Jest to taki ozdobnik. O, przerozerwałam folię, już Wam pokazuję. Widzicie, to jest taki rodzaj, bo jest dosyć elastyczny. I tutaj są takie gumki, nie wiem czy to będzie widać, gumki, i to po prostu jest tak jakby na, no wsadzacie to, nakładacie na ten plastik, jest to taki właśnie rodzaj ozdobnika, bo oczywiście też się pojawi filmik, będziemy robić małą metamorfozę małym kosztem samochodu. Samochodu, który jeżdżę samochodem, tego samochodu będziemy robić metamorfozę. Więc to będzie na 100% potrzebne. Zobaczycie zresztą sami, za dużo nie chcę zdradzać, bo to ma być film niespodzianka. Kolejna paczuszka. Ok. Kolejna rzecz. Coś podobnego, co było przed chwilą. Tylko to montujecie w różnego rodzaju otwory, szpary. Jak macie deskę, panel deskę w samochodzie, to właśnie jak są różnego rodzaju takie szpary, szczeliny, to właśnie macie, tu jest ta szynkona, ma około 5 metrów i właśnie tego typu rzecz tak jakby też wciskacie, to jest podobne tworzywo co wcześniej, tylko zamiast nakładać to wciskacie. No myślę, dlaczego wybrałam kolor czerwony, ze względu na to, ja bym wybrała kolor niebieski, bo wolę kolor niebieski, ale wybrałam kolor czerwony ze względu na to, że już poszłam w ten kolor czerwony. Mam pokrowce czerwono-czarne i po prostu nie będę jakoś zmieniać mega, żeby to inaczej wyglądało. Dlatego poszłam w kolor czerwony, bo po prostu to automatycznie musiałabym od razu zainwestować w nowe pokrowce, które by było w kolorze niebieskim, jest w kolorze czerwonym. Kolejna paka. A z palce zapotnę. O, tu mamy parę opakowań. W jednej paczce widzę parę. Pa. O. Taki mały zegarek. Taki mały zegarek. I teraz nie wiem, czy ten zegarek zamontuję w samochodzie, bo w samochodzie nie mam zegarka, bardzo mi tego brakuje. Czy ten zegarek zamontuję tutaj komody, ale z drugiej strony, od strony łóżka, bo mi tego zegarka niestety brakuje, zwłaszcza jak się w nocy gdzieś tam obudzę, to tu zegarek, który stoi na parapecie, ja go widzę, ale często jest tak, załóżmy, gdzieś tam nad ranem się obudzę, słońce mi świeci po oczach, ja tego zegarka nie widzę, więc prawdopodobnie ten zegarek sobie zamontuję. Widzicie, że jest możliwość przyklejenia. Oprócz tego to jest taka jakby obudowa. Tu sobie nastawiacie go. Taki prosty, zwykły zegarek na baterię. Tego typu coś. Właśnie taki malutki, potrzebowałam zegarek. Tego mi trzeba było. Kolejny produkt. Ok. Tak, jest to samo co wcześniej. Powtórka z rozrywki. Bo tutaj w jednym opakowaniu jest to około 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, a ja liczyłam, mam chyba tego 30, nie, czy 25. 25, czy musiałam 3 takie 3 razy wziąć tego typu
produkt, żeby po prostu mi to starczyło na wszystkie te kratki wentylacyjne w samochodzie, więc wydaje mi się, że starczy. Wydaje mi się, że starczy. Mam nadzieję, że mi nie braknie, bo to będzie katastrofa, ale jest to dobre, myśli, że będzie ok. Otwieramy ostatnią, największą paczkę. Wydaje mi się, że to już wszystko mogło być. Wszystkie przyjść produkty, chociaż nie wiem, nie wiem. Też wydaje mi się, że to może być parę. Ok, mam otwarte. O, a tu w środku jest parę. Trzy paczki. Ja oczywiście zaczynam od największej. Nie chcę ją obracać przodem, bo jest tutaj mój niestety adres. Ja się nożem męczę, bez problemu to idzie rozerwać. Tak jest. Nie wiem, powiem wam szczerze, ile czasu mi to posłuży, ale jest to rodzaj uchwytu. Nawet widać takie szajsowato zapakowane. Zobaczymy. Nie ukrywam, że mi w samochodzie mega brakuje. Bardzo, nawet nie mega, bardzo brakuje mi uchwytu na napoje, więc tu jest i takie coś. Ja wiem, że to gdzieś się chyba składa, czy też nie. Tak to wygląda. Wygląda trochę, nie powiem, tandetnie, ale wezmę jakiś napój, jakikolwiek. Ciekawi mnie po prostu to, czy to utrzyma. No powiem wam, jak będzie dobrze zamontowane, no mniej więcej tak, powinno dać radę. Powinno dać radę. Takie do pół litra napoje, wydaje mi się, że to da radę. Zobaczymy, jaki to jest w ogóle montaż tego. A, bo to widzicie, tu mamy taką jakby, nie wiem, że teraz zrobię, że tu, o. Jak to działa, na jakie, a. I tu się reguluje, bo to jest też tak jakby coś w stylu wzmocnienia. Tylko... I tu jakieś uchwyty, no nie, będę musiała po prostu siąść. Bo tu nawet nie ma specjalnie instrukcji obsługi, ale domyślam się, jak to może działać, że to po prostu się jedno w drugie wkłada, pasuje i będzie po prostu ok. Tak mi to wygląda, że to po prostu tu się montuje i to się do boku wsuwa. Będzie ok, ogarniemy to. No mam nadzieję, że to się sprawdzi. Potem za jakiś czas nagram filmik z recenzją, czy tego produkty się typu sprawdzają. Jeszcze mam dwie małe paczuszki. Muszę ostrożnie, bo domyślam się, co to może być. Tak jest. Tak jest. Są to naklejki. Są to naklejki na walizkę. Nie wiem, czy to jeszcze na walizkę nakleję. Z całego świata. Włochy, Hiszpania, Maroko i tego typu rzeczy. I chcę sobie naklejać na walizkę miejsca, w których byłam. No wiadomo, że najlepiej by było kupić naklejki w tych miejscach, w których byłam, ale wiem dobrze, że są takie miejsca, że nie chcę tam wracać. Ze względu na to, że po prostu ja lubię poznawać nowe miejsca i kupiłam sobie tego typu naklejki. Wiecie co, może tworzymy, zobaczymy co tu ciekawego. Parę takich. Italia. Cholera wie, co to jest. Lizbona. Widzę, że tu po prostu nie wszystkie są podpisane, ale mega fajnie to wygląda. Meksyko. Włochy. Po prostu trzeba się domyślać. Italia. Hawaje. Meksyko, coś tam, ble, ble, ble i tak dalej, więc spoko. I jeszcze jedna paczka, myślę, że tu będzie chyba coś też podobnego. Tak, to jest coś podobnego. Ale to się różni tym, że tu chyba z tego, co pamiętam, to są flagi, tak. O to właśnie, otóż mi to właśnie o to chodziło. Ameryka, Włochy, Francja, Ukraina, Finlandia, Argentyna,
no wszystkie takie popularne różnego rodzaju właśnie flagi. Anglia. Więc no takie coś mega, mega fajnie, bo cieszę się, bo tu mam każdy zakątek ze świata, więc na pewno to się przyda. Jak wam takie filmiki się podobają, to się z wami żegnam. Cześć pa! I zapraszam was na filmik specjalny, gdzie będziemy te akcesoria do samochodu montować. Będziemy robić taką małą metamorfozę wspólnie razem. To cześć!